Dzień dobry Państwu, Ewa Wesołowska. Witam Państwa w kolejnym programie Wywiad Gospodarczy. Moim gościem jest dzisiaj Maciej Witucki, prezes Agencji Pracy Work Service. Panie prezesie, mamy sezon wakacyjny. Mamy też pełnię sezonu na prace sezonowe. Z ostatniego badania, które Państwo przeprowadziliście, wynika, że 14% badanych chce wyjechać do prac sezonowych za granicę. Jak to się ma do poprzednich lat? Znaczy, to jest bardzo duża zmiana. Mamy rzeczywiście nieustający trend spadkowy, czyli te procenty osób, które wciąż rozważają wyjazd za granicę, to 14 to rzeczywiście rekord, kiedy prowadzimy te badanie, czy to już jest od kilku lat. To oczywiście wynika z tego, że poprawia się sytuacja na polskim rynku pracy. To jest wprost proporcjonalne do tego, że z jednej strony spada bezrobocie, a z drugiej strony mówimy o też dużych wzrostach wynagrodzeń, czyli te wzrosty rzędu 5% rocznie, w tym roku mówi się o nawet 5,5-6%, i to są średnie. I te średnie dotykają dzisiaj w dużo większej skali osób tych najmniej zarabiających, tych z podstawowym, średnim zawodowym wykształceniem, czyli tych osób, które najczęściej wcześniej wyjeżdżały. I stąd ta ochota na wyjazd za granicę jest coraz mniejsza. To jest wciąż 14%, to wciąż jednak patrząc na naszą populację. Ile było mniej? To jest spadek o kilka punktów procentowych. Byliśmy w granicach 17-18%, także to jest naprawdę wyraźnie, to jest nieustający trend spadkowy. Uh-huh. Tu jest jeden ciekawy fenomen, to taka anegdota, że dla odmiany w ostatnim badaniu raptownie krajem numer jeden, do którego chcemy wyjeżdżać, jest Wielka Brytania. Teraz? Co dla nas właśnie było bardzo dużym zaskoczeniem, ale kiedyśmy się raptem w tych 14% 60% zadeklarowało, że tak, chcemy wyjechać i najchętniej do Wielkiej Brytanii, więc myśmy natychmiast zaczęli, przepraszam, 20%, zapytaliśmy tych osób, dlaczego ten pierwszy kraj to jest właśnie Wielka Brytania. Odpowiedź była taka, że chcemy zdążyć przed Brexitem, czyli to jest taka nasza, powiedziałbym, elastyczna kreatywność, która mówi, uwaga, być może jakiś rynek się zamknie, więc spróbujmy, pojedźmy tam i zbadajmy Wielką Brytanię. Panie prezesie, to powiem szczerze, że te 14% faktycznie to jest bardzo niewiele, zwłaszcza, że za granicą jednak zarobki w tych pracach sezonowych są znacząco wyższe, 3-4-krotność tego, co dostaje się tutaj. Tak, no to są do tego jeszcze wyższe koszty, o tym też trzeba pamiętać. Natomiast ja tylko dodam jedną też ciekawą rzecz, że gdy myślimy o wyjazdach zagranicznych na prace sezonowe, to zazwyczaj myśli się właśnie, no kiedyś Wielka Brytania, teraz na chwileczkę wróciła, to są głównie Niemcy, Holandia, Norwegia, Islandia. Natomiast my w tej chwili mamy ponad 1000 osób, które z firmą Work Service wyjechało do Czech. W ciągu ostatnich 6 miesięcy, w Czechach my mówimy o bardzo niskim bezrobociu typu 7%, w Czechach to jest 3%. A pensje dzisiaj, które mogą Polacy uzyskać w Czechach, sięgają 30 zł za godzinę pracy. Jest to blisko, nie ma barier, właściwie nie ma bariery językowej czy kulturowej. A co robią Polacy w Czechach? Polacy wjeżdżają głównie do przemysłu, czyli to są głównie prace w firmach przemysłu samochodowego, firmy RTV AGD obecne tam na miejscu i wyjeżdżają na krótkie terminy. Kiedyś to było górnictwo, też był taki moment, kiedy Polacy wyjeżdżali do górnictwa. Więc dzisiaj to są osoby właściwie z takimi podstawowymi kwalifikacjami, które wyjeżdżają 30 zł na godzinę, zupełnie przyzwoita różnica z rynkiem polskim, no, a też niższe koszty utrzymania, czyli nie ma tego fenomenu, który ma się wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii czy do Niemiec, gdzie jednak czterokrotnie czy trzykrotnie wyższa pensja, ale też koszty. Panie prezesie, czy Polacy zatrudniają się jeszcze w Polsce do prac sezonowych? No chyba coraz mniej, znaczy wciąż są oczywiście, natomiast rzeczywiście ratuje nasze prace sezonowe, oczywiście ratują Ukraińcy i to jest no to jest jednak fenomen, który z jednej strony jest ogromny, z drugiej strony miejmy nadzieję, że on będzie jeszcze trwał, bo ja co prawda posiadam kwalifikacje, bo jestem jednym z rzadkich inżynierów robotyki, którzy pojawili się na polskim rynku, więc słyszę nieustająco o tym, że niedługo nasze truskawki i pomidory będą zbierały roboty, ale myślę, że tak realnie potrzebujemy, no, że wciąż tysięcy, setek tysięcy. Polska jako lider jednak bardzo wielu sektorów produkcji rolniczej czy rolniczo-spożywczej potrzebuje siły roboczej do tychże właśnie sektorów. No i tu oczywiście, kiedy przejdziemy po polskich polach, czy po polskich szklarniach, to zapewne językiem dominującym będzie język ukraiński. To jest jednak ponad 1 000 000 osób już dzisiaj na polskim rynku, które w pewnym sensie ratują naszą gospodarkę, bo Polaków do niektórych zadań po prostu bardzo trudno jest znaleźć, albo inaczej, bardzo ich trudno znaleźć w miejscach, gdzie jest praca.
Czyli mamy wyższe bezrobocie w Polsce Wschodniej, natomiast mamy bardzo duże potrzeby w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu czy na Górnym Śląsku. A jak w tej chwili wygląda nabór tych pracowników z Ukrainy, na przykład, nie wiem, na plantacje truskawek, malin, dosadów? To są dwie możliwe formy. Pierwsza, no i tą bym oczywiście polecał, to jest forma w 100% legalna i ona nie jest trudna. Polska ma ten wyjątek, który zatwierdziła jej Unia Europejska, że my mamy rzeczywiście bardzo prosty system zapraszania Ukraińców do pracy na prostej drodze oświadczenia w Urzędzie Pracy i wtedy można takie Ukraińca w 100% legalnie zatrudnić na 6 miesięcy, do 6 miesięcy. To oczywiście dla tego końcowego pracodawcy jest troszkę droższe, no ale zapewnia przynajmniej komfort, bo taka osoba przyjeżdża, płaci w Polsce ubezpieczenie społeczne, przy okazji w jakimś sensie ratuje polski ZUS, no bo oni przyjeżdżają na krótko, ale płacą wtedy składki, które no jednak wchodzą do naszej wspólnej kasy ZUS-owskiej. No i mamy bezpieczeństwo też po pierwsze stałości pracownika, z drugiej strony w razie jakichkolwiek, nie daj Boże, wypadków, bezpieczeństwo tejże osoby. Ale wiemy i to jest jasne, że mniej więcej połowa z tego miliona czy ponad miliona Ukraińców pracuje w Polsce wciąż na czarno, czyli przyjeżdżają na krótkie wizy turystyczne i później właśnie zasilają głównie pewnie rynek rolniczo-ogrodniczy gdzieś poza dużymi fabrykami. Wspomniał pan podczas rozmowy kuluarowej, że dużo więcej Ukraińców pracuje legalnie na przykład we Włoszech. Znaczy dużo więcej Ukraińców. Rzeczywiście to jest taki ciekawy fenomen, że my od lat mówimy o tym, od lat, bo to już naprawdę jest od lat. Zmieniają się ekipy, historia jest wciąż ta sama, że potrzebujemy z powodów demograficznych, ale też gospodarczych, kontrolowanej imigracji pracowników i najchętniej właśnie z bliskiej nam językowo-kulturowej Ukrainy. Póki co są to niestety bardzo, no niestety, bo rzeczywiście gospodarka tego potrzebuje, będzie potrzebowała, to są bardzo mocne deklaracje. Dzisiaj w Polsce mówi się o kilkudziesięciu tysiącach stałych pobytów Ukraińców, czyli takich, którzy mają kartę pobytu w Polsce, kiedy dane sprzed 2 lat we Włoszech mówiło o 400 tysiącach Ukraińców. Czyli rzeczywiście u nas jakby póki co pozwalamy, czy jakby administracja pozwala na te krótkoterminowe przyjazdy, natomiast nie ma polityki osiedlania tych ludzi, co ja jestem w stanie w pewnym miarze zrozumieć, ale z drugiej strony to znaczy wciąż oni nie osadzają się tutaj, nie podnoszą swoich kompetencji, nie integrują się, wywożą pieniądze, które zarabiają natychmiast na Ukrainę zamiast wydawać je tutaj. Więc myślę, że w interesie no, tak demograficznym polskim, jak i też przede wszystkim biznesu, byłoby to, żeby jednak tych ludzi, tych przynajmniej z najwyższymi kwalifikacjami. Przez ostatnie 2 lata mówiło się, że Ukraińcy wstrzymują wzrost płac w Polsce. Teraz widać wyraźnie, że oni też mówią, no ale chcemy więcej. Czy zauważył pan to zjawisko, że na przykład pracownicy za naszej wschodniej granicy mówią, chcemy, nie wiem, 20% więcej niż, nie wiem, kilka miesięcy temu? Znaczy my akurat zatrudniamy wszystkich pracowników na umowy o pracę tymczasową u tych ostatecznych użytkowników, czyli głównie firmy, to jest przemysł, do którego my dostarczamy pracowników z Ukrainy. No i tam są, oni dostają dokładnie takie same stawki godzinowe jak pracownicy polscy. Natomiast oczywiście oczekują podwyżek, ponieważ pracownicy, ja myślę, że Ukraińcy oczywiście być może w tych pracach sezonowych była jakaś dewaluacja, ponieważ obok Polaka stawał Ukrainiec, który może miał mniejszy wybór, on przyjeżdża tutaj nielegalnie, właśnie ci, którzy przyjeżdżali na wizach turystycznych, w związku z czym można było na niego wywrzeć presję. W tej chwili to, co podnosi pensję, to jest rynek. To fakt, że brakuje pracowników i to brakuje tych pracowników właściwie we wszystkich tych podstawowych branżach i to podnosi pensję. Więc Ukraińcy są beneficjentami tego, że podnosi się polska pensja minimalna, bo znów ja muszę im płacić zgodnie ze stawkami przynajmniej minimalnymi, które są w Polsce, ale też stawkami rynkowymi. Są beneficjentami tego, że maleje bezrobocie, że jednak jest wzrost gospodarczy, powstają nowe miejsca pracy, no ktoś musi na tych miejscach pracować. Raz, a dwa, poza tym to jest trochę jak pracy w Anglii. To są młodzi ludzie, to jest populacja takich dynamicznych, którzy szukają wyjścia z trudnej sytuacji u siebie w kraju. I w związku z czym oni są absolutnie zdigitalizowani, używając nieładnego polskiego słowa. Oni mają Facebooki i inne urządzenia, na których między sobą komunikują, więc pojawienie się gdzieś wyższej stawki o 50 groszy powoduje, że bardzo szybko potrafią też się przemieszczać. No i stąd inny ciekawy fenomen, czyli to, co się wydarzy, kiedy teraz wolno im wyjeżdżać
No właśnie. Do Europy Zachodniej. Czy już obserwujecie tę, jakby tu powiedzieć, przemieszczanie się Ukraińców? Oni się, no bo mówi pan, że oni się doskonale organizują. Między nimi jest świetny przepływ informacji, że właściwie to przez ostatnie tygodnie obserwują, co się dzieje na rynku, powiedzmy, niemieckim, tak? I niewykluczone za chwilę podejmą decyzję, która dla nas nie będzie dobrą decyzją. Znaczy, myślę, że dla nas są dwa elementy. Rzeczywiście niedobrą byłoby decyzją, gdyby oni wyjechali, zwłaszcza, że tak naprawdę my będziemy tych pracowników potrzebowali coraz więcej. Jeśli teraz mają ruszyć inwestycje infrastrukturalne, czyli jeśli słyszymy o tym, że po ubiegłym roku spowolnienie, teraz ruszą nasze drogi, czy ruszają nasze drogi, koleje, porty lotnicze, cokolwiek innego, to znaczy, że tej podstawowej siły roboczej znów będziemy potrzebowali więcej. I to powoduje, że pewnie na tych Ukraińców popyt będzie większy, ja myślę, że jest większą niż zmniejszał. I teraz jeśli chodzi o wyjazd zagraniczny, to się natychmiast nie dzieje, chociażby z tego powodu, że jednak Unia Europejska postawiła restrykcje, paszporty biometryczne, tak, jednak myślę, że ściślejsze kontrole na granicach. Ale to nie jest dla nich problem. Ale to chwilę potrwa. Raz to chwilę potrwa, a drugi fenomen, to jest trochę tak z Polakami. Znaczy, my mamy wciąż Polaków, którzy wyjeżdżają raczej za 30 zł za godzinę do Czech, ze względu na bliskość językową, kulturową i nawet geograficzną, niż za 50% albo nawet do 100% wyższe wynagrodzenie w Niemczech czy w Holandii. No ponieważ tam oczywiście będzie wyższe wynagrodzenie, ale też wyższe koszty, większa bariera kulturowa. Także ja myślę, że część pewnie tych takich najbardziej poszukujących przygód, gotowych pracować na czarno, bo to znów no tak. Jednak różnica jest taka, że w Polsce to jest ten wyjątkowy przypadek, gdzie oni pracują w pełnej legalności, no a wyjazd póki co do Europy Zachodniej wiąże się z pracą nielegalną i tu jest duże pytanie, bo to, co może naszej gospodarce naprawdę zaszkodzić, to gdyby raptem się okazało, że Niemcy, u których dzisiaj mówi się o tym, że mają między 500 000 a 1 000 000 wakatów w gospodarce, że oni raptem stwierdzą, że może w ich interesie jest stwierdzenie, że teraz te pobyty turystyczne będą mogły być powiązane z pracą tymczasową, bo wtedy rzeczywiście polskie pola truskawek opustoszeją i oby się wtedy szybko pojawiły te roboty, o których zaczynaliśmy. Panie prezesie, chciałam jeszcze zapytać się o dyrektywę delegowania pracowników. Ona może wejść w życie w tym roku. I co to oznacza? Znaczy, to oznacza stosunkowo niewiele, natomiast w stosunku do tego, co także niewiele oznacza, to tworzy moim zdaniem zupełnie niepotrzebne napięcie między starą a nową Europą. No, w przypadku Polski mówimy o kilkudziesięciu tysiącach miejsc pracy. To są różne liczby, bo część jest delegowane przez firmy takie jak nasza, część to są bezpośrednio przez firmy produkcyjne. Ale generalnie to chodzi o to, że pracownik, który przyjeżdża z Polski na przykład do Niemiec czy Wielkiej Brytanii, będzie, znaczy Wielka Brytania to już raczej chyba niekoniecznie. Do Francji, najczęściej Francja, Belgia. Do Francji będzie musiał dostawać takie samo wynagrodzenie jak znaczy, to jest bardzo zabawne, bo kolega. Ta bitwa w oddelegowaniu nie toczy się tak naprawdę o pensję, bo ci pracownicy jadąc tam na miejsce, dostają pensje zazwyczaj bardzo zbliżone, jeśli nie takie same, jak ich odpowiednik francuski, belgijski czy niemiecki. Różnica jest znów, to jest tak naprawdę, mało jest to znany fakt, to jest bitwa o ubezpieczenia społeczne. Ponieważ różnica jest taka, że Polak wyjeżdżający na oddelegowanie do francuskiej stoczni, spawiające tam francuskie statki, odprowadza się od jego pensji ubezpieczenia do polskiego ZUS-u, a nie do francuskiej kasy ubezpieczeń społecznych. Także ten prawdziwe jądro tej wojny nie jest o tych kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, bardzo potrzebnych. Bo ja kiedyś spotkałem francuskiego dziennikarza, który zarzucił mi, że w miejscowości Saint-Nazaire, gdzie znajdują się francuskie stocznie, jest 15% bezrobocia, przyjeżdża tam tysiące Polaków. Więc tego zapytam, ile w tych 15% bezrobotnych jest osób potrafiających spawać w technologii MIG czy MAG kadłuby okrętów, albo elektryków, którzy potrafią instalować na tych okrętach wyposażenie. No nie ma takowych, więc my nie zabieramy pracy Francuzom czy Belgom, bo to są pracownicy, których tam na miejscu z takim profilem nie ma, a bitwa toczy się, to jest trochę bitwa taka populistyczno-polityczna tam na miejscu, jednak argument pod tytułem polskich hydraulik, który wrócił. Brytyjczycy są dużo bardziej pragmatyczni, bo bez polskiego hydraulika po prostu zalewałoby im mieszkania, więc oni się nie awanturują. Ale nie odnosi pan wrażenia takiego, że jest pewna tendencja w krajach Unii Europejskiej, która zmierza do tego, żeby jednak płace w całym obszarze strefy euro na pewno były wyrównane.
To jest tendencja i ja niby to nawet tendencja w zakresie mojego wieku emerytalnego albo wieku emerytalnego moich dzieci nie przeszkadzała. Dzisiaj to jest utopia. Znaczy nie możemy dzisiaj sobie w żaden sposób, ani my, ani zresztą ta Europa Zachodnia pozwolić na takie wyrównanie, no bo to oznacza również, że politycy, którzy głoszą tą tezę w Berlinie czy w Paryżu, no musieliby się zgodzić na to, że skręcane u nas Volkswageny, czy w Czechach Skody, czy inne Peugeoty, no będą wtedy kosztowały dużo drożej, bo podniesiemy pensję, więc... Panie prezesie, musimy już kończyć. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, mojemu gościowi za przybycie. Przypominam, prezes Work Service Maciej Witucki. Ja zapraszam na kolejny odcinek programu Wywiad Gospodarczy już jutro. Do widzenia.